Jestem teraz w rezerwacie Mawiałacha koło Gdańska. Miejsce to jest znane przede wszystkim z fok, które można tutaj obserwować. Niestety układ piaszczystych łach w rezerwacie jest dość zmienny i w tym roku foki zajmują wyspę, którą niezbyt dobrze widać z wieży obserwacyjnej. W rezerwacie można spotkać przede wszystkim foki szare. Jest to najliczniejsza foka żyjąca w Bałtyku. Nawiasem mówiąc, foka szara to nie do końca prawidłowa nazwa, gdyż od niedawna jej oficjalną polską nazwą jest szarytka morska, co nie do końca przypada mi do gustu. Obecnie bałtycka populacja fok szarych liczy około 30 tysięcy osobników i choć wykazuje ona tendencję wzrostową, to wciąż jest ona znacznie mniejsza od liczebności sprzed około 100 lat. Oprócz foki szarej w Polsce znacznie rzadziej można obserwować jeszcze dwa gatunki fok, czyli fokę pospolitą i obrączkowaną. Witam serdecznie. Tak jak mówiłem wcześniej, jestem teraz w rezerwacie Mawiałacha. Na dzisiaj mam zaplanowaną wycieczkę po Wyspie Sobieszewskiej. Wyspa Sobieszewska to taki dosyć specyficzny twór od północy ograniczony Zatoką Gdańską. Od wschodu jest Czekop Wisły, czyli wytwór ludzkich rąk, który powstał pod koniec XIX wieku. Od południa jest Wisła Martwa, natomiast od zachodu Wisła Śmiała. Twór naturalny, ale również stosunkowo nowy, bo powstała ona dopiero w połowie XIX wieku na skutek zatoru lodowego, jaki był wtedy na dzisiejszej Wiśle Martwej. Wyspa Sobieszewska jest znana wśród ornitologów, wśród miłośników przyrody, przede wszystkim z dwóch rezerwatów, jakie się na niej znajdują, czyli właśnie Mawiałachy na północno-wschodnim krańcu wyspy u ujścia Przekopu Wisły, a także rezerwatu Ptasi Raj, który znajduje się na północno-zachodnim krańcu wyspy u ujścia Wisły Śmiałej. Ja dzisiaj będę chciał pokonać odcinek między tymi dwoma rezerwatami po plaży. Mam do przejścia jakieś kilkanaście kilometrów. Zapraszam do oglądania. Wśród kaczek pojawiły się lodówki. To północny gatunek, spotykany w Polsce z reguły od października do kwietnia. Jest to najliczniejsza zimująca kaczka w polskiej strefie Bałtyku, a same Morze Bałtyckie jest jednym z najważniejszych miejsc zimowania tego gatunku na świecie. Szacuje się, że obecnie zimuje na nim około 1,5 miliona lodówek. W głębi lądu są to rzadko spotykane ptaki, z reguły późną jesienią. Kolejny przybysz z północy, czyli perkos rogaty. Historycznie stwierdzono kilka przypadków lęgu tego gatunku w Polsce, jednak przede wszystkim można go obserwować w naszym kraju od jesieni do wiosny. To jest osobnik szacie spoczynkowej, jednak wiosną można czasem obserwować ptaki w dużo efektowniejszej szacie godowej.
a tu spora niespodzianka na plaży, czyli rak pręgowany. Jest to gatunek, który naturalnie występuje w Ameryce Północnej, a został sprowadzony do Europy w celach gospodarczych jako reakcja na zmniejszanie się liczebności rodzimych gatunków raków ze względu na tzw. dżumę raczą, czyli chorobę zawleczoną do Europy w XIX wieku wraz z wodami balastowymi statków. Jednak jego pojawienie się jeszcze bardziej pogorszyło sytuację innych gatunków. Po pierwsze ze względu na konkurencję, ale również dlatego, że rak pręgowany sam jest odporny na dżumę raczą, natomiast może nią zarażać inne raki. Śnieguły, czyli jeszcze jedne ptaki z dalekiej północy. Koniec października i listopad to okres szczytu jesiennej migracji tego gatunku. Widziałem już dzisiaj kilka razy te ptaki, ale za każdym razem w locie. Dopiero teraz zlokalizowałem żerujące stado na skraju plaży i wydm. Lęgowiska śniegu znajdują się na Grenlandii, arktycznej tundrze, a także w górach w Skandynawii czy Szkocji. Co ciekawe, jest to ptak o najdalej wysuniętym na północ zasięgu występowania ze wszystkich ptaków wróblowych. Szedłem już z plaży, trzeba przyznać, że taka trasa jest jednak dosyć monotonna. Poza tym na Zatoce Gdańskiej jest teraz raczej niewiele ptaków. Można podejrzewać, że to z tego względu, że wciąż utrzymują się dość wysokie temperatury, pomimo zaawansowanej już jesieni. Dzisiaj jest właściwie letnia aura. Dlatego też wiele ptaków, które z reguły gromadzą się na Zatoce Gdańskiej w sezonie jesienno-zimowym, wciąż pozostaje na obszarach połączonych dalej na północ. Mnie teraz czeka odcinek przez las. Dotarłem do rezerwatu Ptasi Raj. Ptasi Raj to teraz przede wszystkim dwa jeziora, jezioro Karaś oraz jezioro Ptasi Raj właśnie, a także fragmenty lasu, a także trzcinowisk, szuwarów czy pas wydm. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu miejsce to wyglądało zupełnie inaczej. W miejscu, w którym teraz jestem, znajdowały się kiedyś słone łąki. Przypuszczam, że mogło to wyglądać podobnie do dzisiejszego rezerwatu Beka, w którym byłem na ostatnim filmie, jaki pojawił się na kanale. Natomiast ze względu na zaprzestanie wypasu zwierząt gospodarskich, łąki zaczęły zarastać, początkowo właśnie szuwarami, trzcinami, a następnie zostały zastąpione przez nasadzony sztucznie las. W przeciwieństwie do Zatoki Gdańskiej na jeziorze Ptasi Raj jest naprawdę dużo ptaków. Oprócz perkosków, gęsi czy łabędzi jest tu przede wszystkim bardzo dużo czernic. Wśród nich można wypatrzeć też inne gatunki kaczek, jak głowienki, cyraneczki, ogorzałki czy gongoły. Czernica jest jedną z liczniejszych polskich kaczek lęgowych. Co ciekawe, pierwsze lęgi tych ptaków na terenach dzisiejszej Polski odnotowano zaledwie około 150 lat temu. Kolonizacja postępowała w kierunku południowo-zachodnim i w latach 80. XX wieku czernica była już lęgowa na całym polskim niżu. Natomiast ekspansja tego gatunku wciąż trwa i kaczki te wyprowadzają lęgi już również w takich krajach jak Austria, Chorwacja czy Francja. Z drugiej jednak strony polska populacja po osiągnięciu szczytu pod koniec XX wieku notuje obecnie spadek liczebności, prawdopodobnie głównie ze względu na presję ze strony drapieżników. No dobrze, to już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli podobał Ci się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz łapkę w górę.
Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów. Cześć!